No gratuluję Markowi udanego debiutu. Pod tym względem się mocno obawiałem meczu, bo tak naprawdę nie ma żadnego scoutingu, bo nie ma z czego być. Wiadomo, że trener, który przychodzi nowy, wprowadzi, ma cały tydzień na swoje zagrywki. Na pewno tak było. Musieliśmy się podczas meczu oswajać, to jest raz. Dwa, na pewno ci chłopcy złapali, nie powiem, że luz, ale świeżość. Tam chyba nie działo się jakoś najlepiej, jakieś zmiany ostatnie. Możliwe, że troszeczkę na pewno dorzuciły im dużo energii, co było widać. Ja ten zespół obserwuję, bo grałem przed nami, więc ja na pewno nie bronili tak dobrze u siebie w żadnym meczu, który oglądałem. Zupełnie inny styl. W początek na pewno poddaliśmy się temu. Mieliśmy może i trochę pecha, oni też trochę szczęścia, bo te piłki, w sumie każdy rzut wpadał, ale mecz 40 minut i więcej. I tak naprawdę nie ma co patrzeć na te statystyki, bo kluczem było od 66-58 dla nas do stanu minusowego i także wyszliśmy na dogrywkę to i trochę chyba szczęścia, którego nie wykorzystaliśmy. Nie wykorzystaliśmy wielkiej szansy, bo uważam, że zespół przyjechał tak osłabiony, że nawet te nowe podejście nie powinno nas przykryć, a bardzo szkoda, bo zagraliśmy najgłupszy, bym powiedział, mecz od jakiegoś czasu. Najgłupszy, po prostu jeżeli chodzi o decyzję, o wymyślanie jakichś rzeczy, podań, gier. Chyba kilka minut można by było o tym opowiadać i to było kluczem. To było kluczem. Zagraliśmy po prostu głupio w kluczowym momencie i to było najważniejsze. Powinniśmy tę szansę wykorzystać. Nie wykorzystaliśmy, zostaliśmy skarceni jedną dobitką na sam koniec. Thank you.